Cześć, mam na imię Jarek, mieszkam w Chinach od 13 lat. To są newsy z Chin, z drogi, w drodze, na drodze to chyba najlepszy sposób przekazu, bo jadę i mogę w spokoju się skupić na tym, co mam do przekazania. Zbliża się chiński Nowy Rok, pierwsza fala u nas zachorowań na plagę skończyła się, wszyscy się pochorowali. Są informacje o powtórnych infekcjach, także to będzie trwało, także ta epopeja się nigdy nie skończy, czy tam odyseja, bo to odyseja. No, 3 lata byliśmy w tym, zaraz zobaczymy, czy zrobić większy dystans, czy da, większy dystans chyba lepszy będzie. Co się dzieje obecnie? Ludzie przygotowują się do wyjazdu za dzień, dwa. Wszystkie biura się zamkną. Wiele fabryk się zamknęło wcześniej ze względu na małe zapotrzebowanie na produkty oraz na spowolnienie. No spowolnienie z powodu plagi to raz, spowolnienie globalne to dwa. No i trzy jest deflacja, czyli wbrew temu, co mówią o inflacji, to jednak jest deflacja. Ludzie nie wydają pieniędzy, a wydają tylko pieniądze na podstawowe produkty. Także widzimy ogromny spadek sprzedaży komórek i laptopów, 20-30% w dół. Samochodów też również ogromny spadek sprzedaży. Mówię o Chinach oczywiście, na pewno to się globalnie rozleje, tak samo podobne sytuacje, podobne zachowania. Także widzimy, że to spowolnienie, które zaczęło się od plagi, rozlewa się wszędzie i widzimy coraz więcej no, konsekwencji tego. Zajmuje troszeczkę czasu, no, żeby stanąć na równe nogi. Dzisiaj poszedłem na moją siłownię. Okazało się, że zbankrutowała, także temperatury na zewnątrz mamy 8 stopni. Zimno strasznie. Nie wiem, dlaczego oni polewają podczas lunchu, kiedy ludzie wracają z lunchu. Nigdy nie pojmuję tego. Rano polewają, kiedy ludzie jadą do pracy. I podczas lunchu. To taki dziwny sposób. Która jest godzina? Jest godzina 12:68. Ja już jadę po lunchu. Rano byłem, właśnie mówiłem, poszedłem na siłownię, zbankrutowała. Nie utrzymali plagi. Zobaczymy, kto to przejmie. Prawdopodobnie ktoś wykupi. Na szczęście mam członkostwo w innej, a w międzyczasie sobie dokupiłem, znajoma dziedziczka chodzi tutaj na jogę, więc sobie kupiłem jogę, żeby się porozciągać, bo troszeczkę kontuzji ostatnio spowodowanych złym wykonywaniem ćwiczeń, czy też brakiem rozciągnięcia, także przez cały chiński Nowy Rok będę chodził na jogę. No, fajna sprawa, muszę przyznać, bo to jest bardzo takie przyjemne, tym bardziej, że nauczycielki są bardzo profesjonalne, jeśli chodzi o rozciąganie, naciąganie, także to jest super uczucie. Dużo ciekawych ćwiczeń, plus no, dla organizmu to rozciąganie i oddychanie jest na pewno... Ale wcina, kurczę. Na pewno bardzo dobre. Oczywiście. Coraz więcej mówię, że święta się zaczynają, także dużo ludzi, bardzo, powiem, że tak 70-80% miasta wyludni się. Natomiast te samochody, które na ulicach będziemy widzieć, to są będą przybysze, którzy będą przyjeżdżać do dzieci ze wsi. Także niektórzy kierowcy będą fatalnie tutaj jeździć. Ja jeżdżę przez następne 4 tygodnie, bo tyle będzie trwał chiński Nowy Rok. Nic się nie będzie działo przez 4 do 6 tygodni. Będę jeździł cały czas na długich światłach, żeby mnie widzieli, bo to jest trochę niebezpieczne. Newsy z Chin, co się dzieje w newsach? Produkcja spadła poniżej i PMI spadło poniżej 50, wskaźnika 50, także jest zapotrzebowanie. O, tutaj policjant na motorze mnie wyprzedził. Mają nowe motory takie. Duże, oświetlone, z takimi jakimiś, nie wiem, co to mają, jakieś pałki na nich mają na tych motorach, czy pieram wie, co to jest. Śmiesznie to wygląda, bo nigdy nie widziałem tego w użyciu. A jeżdżą tragicznie, wcinają się, przecinają się, zajeżdżają drogę na czerwonych światłach. Raz widziałem policjanta, który potrącił panią na skuterze. Także tutaj tak ci kierowcy są męczący. Wracając do produkcji, no to spada to z tego tytułu, że logistyka jest przerwana. Coraz więcej problemów z logistyką, stąd też widzimy, no, że w gruncie rzeczy odbija się to na wszystkich gałęziach przemysłu. Węgiel, Chiny idą mocno w węgiel, nie pozwolą sobie na braki energetyczne, no, ze względu na to, że no, aspekty produkcyjne, wektorowanie potrzeb państwa i kraju, to co jest najważniejsze, czyli produkcja, mały biznes, duży biznes, średni biznes, no one muszą działać, potrzebna im jest energia, stąd też nawet przepychają prawa, w których nazywają węgiel dominującą siłą energetyczną w kraju. Także myślę, że to jest dobra rzecz, tym bardziej, że oni dużo gazują węgla i dużo używają węgla do turbin gazowych, stąd też widzimy bardzo dużo
bardzo dużo rozwijających się, powstających nowych elektrowni. No i plus budują te elektrownie jądrowe. Nowe bondy na rynku się pojawiają, Chińczycy wchodzą w zieloną energię, to znaczy w zieloną energię zaczynają najpierw wewnętrzne wymianę, trading, handlowanie kredytami zielonymi, kredytami CO2, a następnie myślę dołączył do globalnego trendu, który powoli zamienił CO2 i powiązane z tym finansowe urządzenia, zrobił z tego w gruncie rzeczy commodity, czy powiedzmy jakie dobro, którym można handlować. Nie wiem właściwie, jak to działa. Będę musiał kiedyś przysiąść i zobaczyć, jak to wszystko działa, ta wymiana tych kredytów. Dla mnie za bardzo skomplikowane. Mikroprocesory, gorący temat na rynku. Dosyć ostro Jankesi przyblokowali wszystkie ruchy. O, proszę bardzo, następne tutaj metro otworzyli. Na dniach praktycznie. Z dnia na dzień zostało otwarte metro i stacje. Nie było ich tutaj, zjeżdżając na autostradę, bo tutaj było zamknięte, a teraz pootwierali te autostrady, to znaczy te budowę. Wracając do mikroprocesorów, gorący temat, Jankesi poblokowali dużo embarga, dużo jest blokad, jeśli chodzi o technologię, dużo blokad, jeśli chodzi o inżynierów, stąd też bardzo szybko chyba lokalsi doszli do wniosku, że nie będą się kopać z koniem i postawili po prostu na swoje niskokosztowe i alternatywy, żeby troszeczkę spowolnić i nie naciskać, zrobić nieduży nacisk na gospodarkę, tym bardziej, że ich inwestycje i wprowadzanie nowych technologii nie za bardzo i nie za szybko im to wychodziło podczas plagi. No i oczywiście no, zajmuje czasu, żeby doprowadzić do własnej technologii. Wszystko osiągnął z czasem. Tak jak było z poszczególnymi gałęziami gospodarki, począwszy od drobnych produktów, skończywszy na samochodówce, no wszystko zabierze czasu. Pewnych rzeczy nie da się skopiować i nie da się przeskoczyć. I chyba powoli lokalsi się uczą tego, że to nie jest droga do sukcesu gospodarczego i do sukcesu finansowego i do sukcesu ekonomicznego, technologicznego poprzez przeskakiwanie pewnych zawali dróg, które się pojawiają po drodze, a raczej powolne rozwijanie przemysłu metodą drobnych kroczków, co jest dobre, bo powolutku wracają do takich starych, dobrych Chin, które pamiętam przyjeżdżając 13 lat temu, a właściwie pierwszy raz 20 lat temu, w 2003 roku byłem w Pekinie, później w Hongkongu, a później na Tajwanie, także pamiętam właśnie takie Chiny, takie bardziej, ja bym powiedział, normalniejsze. Rozmawiałem ostatnio z kolegą rodakiem z Chicago, który tutaj był przepraszam, on był tutaj, to weteran Chin, który jeszcze był tutaj w Chinach w gorących, ryczących 80-tkach, 90-tkach, w latach tych 80-tych, 90-tych rozpoczynał produkcję komponentów dla Walmartu właśnie tutaj niedaleko Suzhou w Hangzhou, 2 godziny jazdy samochodem i on mi właśnie opowiadał o Chinach, które ja jeszcze zastałem wtedy, a teraz się bardzo zmieniły te Chiny, więc troszeczkę inne jest. Chińczycy lokalsi się przeprosili z Australijczykami, jeśli chodzi o węgiel, import węgla znowu powrócił, wszystko wraca do normy sprzed plagi. Chodzi o to, że ten węgiel australijski, mało kto wie i mało kto się orientuje, to jest węgiel specjalistyczny wykorzystywany do wytopu wysokich klas szlachetnych stali, stąd też będziemy widzieć zapotrzebowanie na precyzyjną stal, na wysokiej jakości stal, ale już będzie mniej zapotrzebowania na to taką stal zwykłą, produkcyjną. Wciąż pracują nad drugim obiegiem własnej gospodarki. Zobaczymy, jak to wszystko wyskoczy i jak to będzie wyglądało. I powolutku, myślę, że drobnymi krokami ta wewnętrzna konsumpcja ruszy, no ale przy obecnej deflacji nie za bardzo to będzie, troszeczkę będzie trudno. No, samochody się nie sprzedają. Chińscy regulatorzy zastanawiają się, czy nie by przedłużyć o następny rok dopłaty do samochodów, do elektryków i dopłaty do zwykłych samochodów, czyli obniżenie na benzyniakach VAT-u o 50%, tak jak ja mój samochód kupiłem z obniżonym VAT-em, natomiast elektryki całkowicie bez VAT-u i plus zwroty jakieś tam, plus jakieś tam dofinansowania. Także zobaczymy, co będzie następnego się działo na rynkach i zobaczymy, co będzie się działo następnego na jeśli chodzi o samochodówkę. Ilość infekcji i zgonów podana, jeśli chodzi o plagę, wykazali 60 tysięcy zgonów, także nie wiadomo, ile w tym jest właściwych
zawyżonych czy zaniżonych numerów. Nie znam się, nie interesuję się, nie podążam, ale widziałem to właśnie w mediach, mignęło. Pojawiło się w Bloombergach, pojawiło się również tutaj w lokalnych mediach, także dzielę się z tym, co tutaj się dzieje. Co jeszcze ciekawego? Alibaba rozwija się coraz bardziej. Część aktywów została przejęta przez administrację państwową, także prawdopodobnie będą używać tego cyfrowego pieniądza i będą rozwijać tego cyfrowego pieniądza przy pomocy ich technologii. Także tutaj będziemy widzieć, no i oczywiście usunęli Jacka Ma z zarządu. Akcjonariusze myślę, że prawdopodobnie się nie zgadzali z jego decyzją, w którym kierunku ma podążać firma jako całość. Prawdopodobnie chodziło tam, że oni zeszli na starcie z bankami głównymi, centralnymi. Coraz więcej motocykli, ale oni jeżdżą tak niebezpiecznie. W ogóle te manewry robią takie autobusowe, prawdę mówiąc, i się obawiam. Czasem jak widzę motocykl, to wolę zwolnić, przypuścić go, żeby pojechali dalej, żeby się za rogiem zabili bez włączania mnie w to. Dużo wypadków widzę na tych tutaj aplikacjach społecznościowych, które informują właśnie o tego typu wypadkach i niebezpiecznym jeżdżeniu. Dużo młodzieży jeździ na tym, stąd też nie mają takiego, jak gdyby powiedzieć, wyobraźni, jeśli chodzi o jazdę. No co zobaczymy w następnym roku, znaczy w tym roku. W tym roku będzie duży nacisk prawdopodobnie na zrestartowanie gospodarki, na zrestartowanie biznesu i na rozkręcenie od nowa w gruncie rzeczy rozkręcenie tego wszystkiego, co tak się rozkręciło, było rozbuchane. Tesla obniżyła ceny męcząc się na rynku chińskim z konkurencją z dużymi producentami. Trzeba zauważyć, że Tesla ma tylko tutaj jedną fabrykę. To jest malusieńki producent, który w gruncie rzeczy produkuje tyle, co duzi producenci elektryków w Chinach. Także Tesla jest ogromną konkurencją z tego tytułu, że jest atrakcyjna wizerunkowo, to jest raz, i cenowo. No, obniżyli znowu cenę, teraz do 33 tysięcy dolarów z 35. Co nie jest dużo, ale jest też dużo. Warto pamiętać, że produkcja elektryka jakiegokolwiek brandu i maści to jest 6-8 tysięcy dolarów. Najdroższe w tym są baterie, a reszta to jest tylko komponenty plastikowe. O proszę, tutaj jakiś nowy most budują. Kurczę, 2 tygodnie mnie nie było tutaj na tej trasie od świąt. I proszę bardzo, z powrotem. Nowa jakaś konstrukcja. Ciekawe, co pod spodem będzie szło. To którą tą dzielnicę będzie łączył, nie wiem. Ale robią to szybko. Czasami zastanawiam się, jak to jest możliwe, żeby tak szybko się budować, ale widocznie jest możliwe. Także potrafię. Jak się po prostu chce, no to po prostu można wybudować. I co jeszcze? Dużo ruchów na akcjach. To znaczy wraca zaufanie małych inwestorów w akcje firm. Także widzimy wpompowane coraz więcej gotówki w akcje. Nie są to inwestorzy instytucjonalni. Są to mali inwestorzy, prawdopodobnie inwestorzy w postaci przedsiębiorstw, firm czy jakichś form oszczędności emerytalnych, czy jakichś funduszy, powiedzmy, miejskich, które powoli starają się zarabiać właśnie pieniądze na inwestycjach giełdowych długoterminowych. Stąd też są widoczne duże skoki. Alibaba skoczył, BYD skoczył, Didi skoczyło. Także dużo właśnie skoczyło tego typu akcji. Komponenty do produkcji elektryków wciąż pną się do góry. Te komponenty będą coraz droższe z tego tytułu, że ich będzie coraz mniej. Mało kto widzi, że również będą się piały akcje związane z oczyszczaniem komponentów z elektryków baterii oraz akcje firm powiązanych z dostarczaniem wody, wodą pitną, wodą przemysłową, oczyszczaniem wody. To jest przyszłość. Ja wam powiem, ja zainwestowałem 15 lat temu swój fundusz emerytalny w spółkę amerykańską, w mojego funduszu emerytalnego, w spółkę, która się zajmuje dostarczaniem wody pitnej do małych miast i średnich miast. Ta akcja podskoczyła 16 razy przez ostatnie 13 lat, czyli rok rocznie 100% do góry. To jest niesamowite, ale woda to jest właśnie przyszłość.
jest jej coraz mniej na świecie. Jakiekolwiek firmy, które zajmują się dystrybucją wody, czy to municypalne wodociągi, czy wodociągi wody pitnej, czy dostarczanie do przemysłu spożywczego, to jest przyszłość i to jest zarabianie pieniędzy. Także widzę ogromne skoki, szczególnie na giełdach, ze wszelkimi spółkami związanymi z produkcją wody i z dystrybucją wody. To tam jeszcze dużo wiatraków stawiają zielonej energii. No, eksporty zwalniają, więc te wszystkie firmy, które robiły kiedyś panele słoneczne i wiatraki na eksport, czy to do Europy, czy to do Ameryki, no to teraz produkują to na własne rynki. Jechał niebezpiecznie. Białe Maserati przede mną, no to zwykle to samochód żony, albo kochanki, albo dziewczyny. I zwykle takie brzuchate pany tam siedzą w tych białych Maserati. To zawsze 10 na 10, że to w środku będzie właśnie taki brzuchaty cowboy, szeryf autostradowy. Fatalnie jeżdżą w tych Maserati. W gruncie rzeczy potężne silniki, mocne samochody, ale do takiego auta trzeba mieć niestety umiejętności. Bez umiejętności dużo rzeczy nie da się zrobić na autostradzie. Susza na południu i w środkowych Chinach była duża susza i dużo przez to spadła produkcja rolna, także starają się tam cały czas Chiny walczą z atakującą pustynią. W gruncie rzeczy 1/3 gruntów w Chinach nadaje się tylko do życia i do produkcji. 2/3 to są pustynie, góry skaliste, praktycznie ludzi nie ma, ani nie ma też produkcji żywności. Stąd też twardo walczą z wyrwaniem, szczególnie tam na północy, środkowej północy, z wyrywaniem ziemi pustyni, aby kontrolować tą pustynię, która w gruncie rzeczy atakuje i niszczy nie tyle ziemię orne, co wyrywa zdrowy ląd od farmerów. A zobaczymy, co będzie dalej. Cały czas import zboża bardzo na zawyżonym poziomie. Trudno mi to wyjaśnić, dlaczego importują. Czy to idzie na paszę dla zwierząt, czy to idzie na... No trudno mi powiedzieć. Na pewno to nie jest konsumpcja codzienna, albo po prostu spekulacja giełdowa. Zobaczymy, co tam będzie się działo więcej, jeśli chodzi o te zboże, bo to jest dosyć interesująca sprawa. Wymiana, Chiny się otwarły od 8 stycznia, ale wiz nie wydają, także to otwarcie jest tylko dla tych, co mają wizy, zielone karty, czy pragną powrócić do domu lub jakoś tam dostali wizy. Wciąż nie ma wiz studenckich, wciąż nie ma wiz rodzinnych, wciąż nie ma innych wiz. Ostatnio Koreańczycy, Japończycy zablokowali wjazdy Chińczyków bez testów, bez COVID-u, więc Chińczycy zablokowali Japończyków i Koreańczyków też w ramach wzajemności, także tutaj takie kopanie się po kostkach, nie wiem po co to jest potrzebne w gruncie rzeczy. Mówi się, że tutaj są 3 rodzaje plagi na mainlandzie, ale nie wiem jak to jest naprawdę, być może oni się obawiają, że jakaś forma lokalna może im się przenieść. Może mają rację, może mają że nie mają racji, także trudno powiedzieć. Deweloperzy ruszyli, a o czym świadczy ogromny skok firm, które zajmują się dekoracją ukończonych mieszkań i biur. Baby Rabbit to jest taka firma, która znana na całe Chiny, ogromna, potężna firma. W każdym mieście praktycznie mają oddział, którzy zajmują się wykończeniówką i remontem, dekoracją gotowych mieszkań. Ich akcje podskoczyły ze względu na to, że ruszyły zakupy, bo oni kupują w gruncie rzeczy komponenty na wykończenie i na dekoracje tych mieszkań i oni zakupują właśnie te komponenty i zauważono duży skok komponentów zakupywanych przez tą firmę, co znaczy, że deweloperka się rozwinęła. Słynny, legendarny Evergrande zostanie rozbity na kawałki i przejęty przez mniejsze spółki, jak i również sprywatyzowany. Także widzimy dużą prywatyzację w przemyśle deweloperskim z tego tytułu, że to jest dochodowy biznes. Nie pozwolą im zbankrutować, żeby się pojawiły się jakieś ruchy destabilizujące społeczeństwo, a państwo zawsze miało pieniądze, zawsze sobie może wydrukować pieniądze, żeby czy wykupić długi. Tutaj po prawej stronie jest taki ogromny supermarket wiejski. Lokalni farmerzy i chłopi w Porschach przyjeżdżają na zakupy. Jestem w Łudziangu. Tutaj po lewej stronie tą galerię będą burzyć. Będą to burzyć i będą robić mieszkania. Czyli wygląda na to, że będzie coś ciekawego. W Łudziangu jestem. To jest wieś, która praktycznie rozwinęła się przez 13 ostatnich lat. Naprawdę niesamowicie. Tutaj kozy biegały w ciągu dnia.
autobusy były ciągnięte przez osły, a to teraz się zmieniło w niesamowite. No, chiński Nowy Rok się zaczyna, także jest duże zapotrzebowanie, widać, że ludzi jest dużo, zakupowo, kolorowo, ornamenty, nie ornamenty. Masę ludzi kupuje wszelkiego rodzaju żywność, bo to przez 4 tygodnie sklepy wszystko będzie zamknięte. No, minimum 2 tygodnie to będzie kompletnie odcięte od serwisów konsumenckich, także ludzie się generalnie zaopatrują w tym okresie we wszystko, co jest potrzebne i w tym momencie jedynie co mogą, to zabezpieczyć się, jeść i tyć. No, coś takiego jak nasze święta Bożego Narodzenia, tylko że ciekawostką tutaj, że tutaj w kuchni świąt chińskiego Nowego Roku jest bardzo dużo karbohydratów, węglowodanów. Także jest całkiem inna kuchnia od kuchni, no spowodowane jest to zimą, całkiem inna kuchnia od kuchni codziennej, gdzie głównie są ryby i warzywa i zupy. Teraz będą tylko w gruncie rzeczy węglowodany. Będą ludzie siedzieć, już sklepy zamknięte, szczególnie te sklepy, które nie mają dużego obrotu. Dużo też pozamykanych tutaj restauracji. Po prawej stronie są fabryki tajwańskie, które jeszcze się otwierały tutaj 13, 14, 15 lat temu. Stare fabryki, widzicie, stara zabudowa. Te fabryki już bokami robią, zostały posprzedawane, powymieniane, poprzenosili się, porozrastali się, zrobiły się z tego duże biznesy. I w gruncie rzeczy to jest taka stara okolica, która się dużo nie rozwinęła, natomiast została taka wciąż, jaka była 10-15 lat temu, kiedy Chiny się rozwijały. Co tam jeszcze mi po głowie chodzi? Lit podskoczył do góry, wszystkie komponenty podskoczyły do góry, także widzimy jakie będą następne ruchy na rynkach giełdowych. No w tym okresie teraz będą wyjeżdżać wszyscy ludzie na wyjazdy noworoczne. Co się z tym wiąże? Nastąpią następne, prawdopodobnie drugie, trzecie fale plagi, gdzie coraz więcej wewnątrz kraju będziemy widzieć, co oni tak dziwnie jadą, pewno na telefonie, będziemy widzieć zachorowań wewnątrz kraju. No, od 3 lat niektórzy pierwszy raz prawdopodobnie pojadą do domu. Biały hawal, no ja się tak dziwię, to z tą powiązanką przede mną jedzie kosiarka i to jeszcze w tej super luksusowej wersji H6, czyli to jest bolid młodego Herosa na wsi. Wyprzedzę go troszeczkę, bo on będzie się tak turlał cały czas, a tutaj mamy 80, stąd też dziwna taka jazda. Tego też wyprzedzę, bo to jest nauka jazdy. No i teraz już jest dobrze. Niektóre rodziny nie widziały swoich dzieci, wnuków. Kurczę, drogę mi zamknęli. Nie mogę w to uwierzyć. Niemożliwe, żeby mi zamknęli drogę. Tylko parkowanie zrobili. Kurczę, jak ja to teraz objadę tam, żeby dojechać. A sprawdzę może. Czasami, no przecież lokalsi muszą jakoś dojeżdżać, czyli ta droga musi być otwarta. Myślę, że ciężarówki nie przepuszczają. I rodziny na wsi nie widziały dzieciaków, przez 3 lata małych dzieci zamknęli. Kurczę, no popatrzcie, to jest ten most, który kiedyś wam pokazywałem na odcinkach, ten most, i on teraz przesunęli go dalej i robią następne przęsło, które będzie przechodziło przez osiedla górą. No, czyli muszę zakręcić, nie zrobię tutaj żadnych cudów wianków. Trzeba nakręcić i objechać, ale dziwne, że to zamknęli wszystko. Duża firma JT, Jiangsu, Jiagong, Jianshe, Gongsi, to jest taka duża Jiangsu firma deweloperska, ale komercyjna, robiąca mosty, robiąca drogi. Następne fabryki się po lewej stronie budują. Tutaj tego jeszcze nie widziałem, co tam jest, a niesamowite, znowu się coś wybudowało. Jak to miasto się szybko zmienia, to szukuję. Spróbuję to objechać z drugiej strony. Muszę sprawdzić swojego odbiorcę oleju, bo wziął dużą dostawę na święta, wziął dużą dostawę do wewnętrza Chin. Stąd też chcę zobaczyć, jak on sobie tam radzi. Mamy czterech firmowych dystrybutorów oleju, którzy używają naszego brandu i używają swojego brandu dookoła. Stąd też bardzo dbamy o nich i oni bardzo dbają o nas. Dostają dobre ceny, zawsze są zatowarowani, zawsze mają full house, jeśli chodzi o nasze oleje. Chyba tutaj jak skręcimy, to dojadę. Zgubiłem się, jak to się mówi. Jak babka w Czechach, czy coś takiego, tak? Babka, ciotka w Czechach. Teraz nie wiem, gdzie jestem, ale jakoś sobie poradzę z tym, bo tutaj ta okolica jest dosyć taka prosta do objechania i do znalezienia drogi.
przejazd przez rozwijające się miasto. Na horyzoncie potężne, rozbudowane, co my tam widzimy? Potężnie rozbudowane, tutaj chyba lewo jak polecę, to polecę dobrze. Rozbudowały się mieszkania i wszelkiego rodzaju osiedla. Przede mną to wszystko tam jest. To jest niesamowite, co się stało z tą wsią przez ostatnie lata. Dzisiaj jest troszeczkę... Muszę przyznać, że dzisiaj jest troszeczkę... Jak to się mówi? Powietrze nie za dobre, to znaczy widać smog, ale ja myślę, że to fabryki robią na ekstra, robią nadgodziny i te jeszcze fabryki, które produkują, chcą nadrobić się dodatkowe zamówienia wewnętrznego biznesu. Stąd też będziemy widzieć taki duży, troszeczkę gorsze powietrze przez parę dni, no bo oni będą chcieli to nadrobić przez następne 2-3 dni. Generalnie powietrze się poprawiło, ale jak ruszy gospodarka, to już nie ma uprość, to już wszystko będzie się kręciło z powrotem to, jak się kręciło. Już dojeżdżam, już wiem, gdzie jestem. Dojeżdżam, to wybudowali, nie wiem, kiedy to wybudowali. Wczoraj wieczorem tego nie było, dzisiaj już jest. No, nie do uwierzenia, jak oni to budują. To są z komponentów budowane. Odlewane są poszczególne części, są następnie taka maszyna przewozi je tam z poślizgiem je wkłada. Oj. Co ty robisz tutaj, Marian? Ej, strasznie niebezpieczne to takie. Strasznie niebezpieczne. Czasami takie, no nie wiesz, nie znasz dnia i godziny, kiedy mu się coś stanie i odbije i zmieni, nagle odbije. Są też wypadków dużo. Policjant kiedyś mi coś takiego zrobił, dokładnie przed nosem. T-bone'a mi czasnął. Poza tej chwili się zatrzymał, bo zobaczył moje długie światła. A później do mnie mówi, no czego ty na długich światłach jeździsz? A ja mu mówię, no po to jeżdżę na długich światłach, żeby mnie takich ogórków jak ty nie zabił przez przypadek, bo robił głupie manewry. No się ośmiał tam troszeczkę, ośmiał się i tak dalej. Próbował mnie papierosem poczęstować. Pytał się, skąd jestem, no to ja mu mówię, że jestem z Polski, że jestem Polakiem, no to się ucieszył. Długo nie za bardzo zajarzył, gdzie to jest Polska, bo to dla nich to taki odległy kraj. Właściwie tyle na tyle. Dziękuję serdecznie za komentarze. Mam na imię Jarek, to jest Chiński Biznes. Pozdrawiam rodaków na świecie, wszechświecie. Dziękuję za fantastyczne komentarze, za fantastyczne rozmowy, za podążanie cały czas za moim kontem na YouTubie. I tyle na tyle. Do usłyszenia.